Hej, cześć i czołem. Z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na odcinek za ATS-em, którego dawno nie było. Odcinek pojawił się z powodów następujących. Pojawił się event do wykonania. Trzeba przewieźć ziemniaki na trasie z Idaho do jakiegoś innego miasta. I jeszcze warunek taki, że to inne miasto musi być oddalone. Przynajmniej o 100 mil. Pytanie, gdzie ja tu jestem i co ja tu robię? Jak stąd się wynieść? Ja sobie kamerę poprawię, tylko wyjadę stąd. Pada deszcz. Czy pamiętam, jak mam nawet zmapowane klawisze. Sekundę. Aj, nie to. Dobra. To nie jest ten skrót. Dobra, to jest mapa. Wycieraczki powinny być u góry. Nie, to jest kamerka. To są światełka. Jest pytanie, czy to są długie, czy krótkie? Czy to są ok, krótkie? Ok. Mam ten skrót. Jest czerwone, skręcamy tutaj. Jest zielone, ale nie dla nas. Teraz powinno być zielone. O. Ile muszę przejechać? 13 mil po naszą naczepę. Nie powinno być problemów. Zjeżdżamy właśnie z autostrady. Jeszcze raz. No i odbijamy w prawo. To jest jakiś salon w ogóle samochodowy. Pamiętaj, że w prawo mogę skręcać na czerwony, tylko muszę się zatrzymać. Śmieszna w ogóle sprawa, bo jak odpaliłem ATS-a, to miałem mot na zimę. Mamy gorące lato. Dobra, możemy warunkowo skręcić. Pytanie, tutaj gdzieś powinna być nasza naczepa. Rozumiem, że gdzieś tutaj za tym parkingiem, jakiś market chyba, są naczepy. Czy jest nasza naczepa? Jest nasza naczepa. Brzydkie warunki pogodowe. Jesteśmy w stanie Idaho. Ten event pojawił się z uwagi na rocznicę chyba wydania tego stanu.
podobno słynącego z ziemniaków, więc... Okej. Okay. Podpięci. Zobaczymy sobie zaraz, słuchajcie, ja sobie zrobię tak, tak. O. I teraz jest już lepiej. Się tylko odpowiednio przygotuję. Mikrofon. Jakiś napój. Ciężarówka nie jest zmieniana. A sobie zaraz zobaczymy jeszcze. Kamery. I zobaczcie, co wieziemy. Podobno można zmienić w ogóle kolor też traka, ale dotyczy to tylko modelu T680 Kenwortha na też czerwony, który by idealnie pasował do takiego ziemniaka. Zobaczcie, jaki gigantyczny ziemniak, który można potem przerobić na frytki, jak tu widzicie. Oczywiście to taki żarcik. Światełka, dobra. Teraz wyjmę kamerę. Jesteśmy gotowi do wyjazdu. Trasa będzie prowadzić, słuchajcie. Zobaczmy, to jest mapka. Nasze zlecenie już podpiąłem. Jedziemy z Boise do tutaj, ale czemu mi tu nie napisano dokładnie skąd jedziemy, dokąd? No Twin Falls. Zaraz zobaczymy, dystans 117 mil. Czyli te minimum programowe jest spełnione. Pytanie, czy ja mogę wyjechać tutaj z lewa? Teoretycznie według mapy pokazuje, że tak. Będzie mi łatwiej niż zawracać z tą naczepą, z tym wielkim ziemniakiem. Jest znak stopu, ale to chyba nikt nie jeździ. Dobrze, to trzymamy się. Jakieś wózki sklepowe, ludzi nie ma. Mam nadzieję, że się pogoda wypogodzi, wyjdzie słońce, ale słyszałem, że gra się cały czas aktualizuje, więc jest podobno opcja już teraz fotograficzna, w której możemy sobie wybrać porę dnia i warunki pogodowe do zdjęcia, więc nie powinno być większych problemów, żeby zrobić ładną fotę. A już przestało padać właśnie. I proszę bardzo. I czekamy. Na światło. Nie, to jeszcze nie nasze. Pojechał Prius. Ale on pojechał prosto, a my musimy skręcić w lewo. Teraz chyba powinno być nasze. Tu jakiś salon. Nie wiem jakiej marki, ale... Ustawiam, że Forda. I tu salon, i tam salon. Czyżby... Czerwone. Niestety. Znowu czekamy. Możemy się przyjrzeć tutaj, jak wygląda ten salon. A z tej strony nie widać, tam jest tylko okienko. Za event są jakieś nagrody, jakieś naklejki na lodówkę, jakiś wiszący chyba stan Idaho. Mamy oczywiście cele społecznościowe, takie grupowe, jak i cele indywidualne. Prawdopodobnie z tego, co czytałem, musimy zabrać 10 ładunków z Idaho, 5 z ziemniakiem dużym i 5 chyba z takimi normalnymi ziemniakami, ale nie wiem, czy to prawda. Być
może to obojętne, jakie pobierzemy. Okay. Teraz zielone. Niestety. Kasy nie za wiele, w ATS-a dawno nie grałem i w sumie wiem, że chyba miałem problem ostatnio z zakupem nowego auta, bo nie miałem garażu, więc muszę zacząć inwestować chyba w nowe garaże. Plus jest taki, że jest opcja szybkiej podróży. Nie wiem, czy kiedyś coś takiego było. I mogę sobie wybrać miejscowość za odpowiednie pieniądze. Wybrać sobie miejsce, w którym chcę się znaleźć. To jest dużo wygodniejsze, bo wiele razy zdarzało mi się po prostu jechać przez kilka godzin ze stanu do stanu, gdy miałem na początku jeden tylko garaż, żeby tylko nagrać jakiś odcinek z nowym stanem na przykład. Tutaj jest jakiś cyrk, nie wiem co to było. Nie mam wolnej kamery, ale też nie mam klawiatury, która by mi umożliwiła sterowanie kamerą 0, ponieważ chyba nie ma blokowanej tej wolnej kamery teraz. Ponieważ nie ma klawiatury numerycznej, a to jest wymagane. Jedziemy na maksa, 65 mil na godzinę. Oj, 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 oj. Tak, musiałem się wcisnąć. To tak dość późno. I ogólnie będę chyba musiał zmienić klawiaturę, ponieważ mocno już zaczyna nie działać. Ostatnio czyściłem klawisze, ładnie wyglądała, ale coś się z tymi klawiszami już złego dzieje. Będzie okazja akurat zaopatrzyć się w klawiaturę z klawiaturą numeryczną. Ukrywam, że zależałoby mi na klawiaturze białej, ale one są raczej niedostępne. Chyba będę skazany na jakąś czarną. No i jedziemy sobie po stanie. Nie mam jednego stanu kupionego z tych wszystkich stanów, które są w ATS-ie. Teraz jest jakaś przecena na niego, kosztuje chyba 29 zł. Nie pamiętam, jaki to był stan. Jaki to jest stan? Ten, który ostatnio wyszedł. Chyba jest okazja, żeby go kupić. Zobaczę. Żebym wtedy nagrał kilka jeszcze odcinków z tej serii. Ostatnio na kanale niewiele się dzieje, nawet przez miesiąc chyba nie było filmiku. Był Castle Flipper, ale gra mnie mocno rozczarowała, bo ilość misji fabularnych była żenująco niska, a potem coś próbowałem budować swój zamek, ale jakoś coś mi nie wyszło. Seria umarła. To jest właśnie problem tych gier, które wychodzą,
mają jakieś mechaniki ciekawe, a potem nic z tego nie ma. Gra jest czasami przeciągana niepotrzebnie, ale tak naprawdę tej treści zwykle jest mało. Accident tak samo miał. Było kilka misji i koniec. Właściwie można by w jeden dzień wszystko rozegrać i to wszystko. Trochę słabo, nawet jeżeli gra nie jest droga jakaś, ale mimo wszystko dać 3-4 dychy za grę albo i więcej i się okazuje, że grę można skończyć w jeden dzień. Przeliczając to na godzinę, to lepiej kupić GTA 5. GTA już było za darmo kiedyś rozdawane, a nawet czasami wydać na grę 150 zł, a mieć więcej czasu grania. Na godzinę grania się to bardziej opłaca. Powoli zbliżamy się do miejscowości, bo zostało już tylko 30 mil. Co prawda tu limit jest na 70 mil, ale ogranicza nas World of Tracks do 65, więc nie możemy pędzić szybciej. Być może to jest limit dla osobówek. Tutaj zjeżdżamy. Znak zapytania jakiś. A punkt widokowy, no proszę. Odkryłem punkt widokowy. Możemy go sobie zobaczyć, jak chcecie. Z tego wynika, że nie byłem tutaj. Zobaczmy. Wyłącz silnik. Jest jakiś most. I rwąca rzeka. Brakuje tutaj takiego możliwości wyjścia z samochodu, ciężarówki, rozprostowania kości, żeby ono było się oddalić, no nie wiem, niekoniecznie na całą mapę, ale na przykład na, nie wiem, do 100 metrów, tak, od auta. Taka opcja. Dziwię się, że tego jeszcze nie wprowadzono. Dobrze. Czy to się kończy, czy muszę to przerwać? Chyba się kończy. Tak. I możemy ruszać. Ach, kierunek. Nie ten. Odcinek będzie maczkiem z ziemniaczkiem, nie? Pasowało. W sumie to powinienem zrobić jakąś miniaturę. Takie ładne drzewa w różnych odcieniach i tutaj są jakieś fajne... Poczekajcie, zobaczmy, czy to miejsce będzie dobre.
studio fotograficzne. Zobaczymy faktycznie, czy się zmieniło. Trochę wczytuję. Musi to przetrawić. No i jesteśmy. Zastanawiałem, czy nie zrobić tutaj takiego fajnego zdjęcia z tymi motorkami. Problem tylko jest taki, że tu jest taka głupia lampa, której nie powinno być. Ale okej, no. Zobaczcie, jakie fajne chopery. Dobrze, zróbmy to tak może. Muszę jakoś wyeksponować tego ziemniaka. To jest ok, nie? Ewentualnie możemy zrobić coś takiego, że siła rozmycia aut, ale na przykład coś przekręcić. O tak, było tak zwariowanie. No zobaczymy. Jedziemy zatem oddać ładunek. Na wykonanie mamy miesiąc cały, więc zleceń, więc nie musimy się spieszyć. Sobie będę spokojnie dawkować. Zwykle z eventami pędziłem na złamanie karku i zwykle to robiłem w kilku dniach. Będziemy odbijać w lewo. Ajajaj, słuchajcie, ale ze mnie gapa. No jeszcze walnąłem, jeszcze raz. No tak, brama jest zamknięta. Wiecie, co zrobiłem nie tak? Nie zameldowałem się. Tym samym nie mam przydzielonego miejsca. Okej, teraz. Dobra. Zrobimy sobie coś średniego, żeby nie komplikować sprawy. Potrzebnie rozwaliłem tego. Pewno uszkodziłem naczepę trochę. I się oberwie zaraz. Gotowi. Synchronizacja. Czas przyjechany doskonale, czyli nie było tak źle. Nie mam chyba żadnych kar za uszkodzenie.
I proszę bardzo, pojawiło się Idaho Spuds czy Spuds. Postęp 1 na 7, czyli tylko 7 zleceń muszę wykonać. Wielkie Idaho Potato. Tylko z external control. I Potato z cargo dostępne z external market. Aha. Czyli to chyba obojętne, co wybierzemy sobie. Zostało mi jeszcze 7 chyba. No, w każdym razie coś się udało. Do 15 sierpnia mamy czas, czyli no, prawie miesiąc. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało i zachęciło Was do tego, żeby samemu usiąść za kierownicą wirtualnej ciężarówki amerykańskiej i wykonać event ziemniaczany. Cześć.